Ale strasznie miło, że się udało cię znaleźć. Tam w ogóle. Cześć. Dzisiaj rozmawiamy z Piotrem, tylko ja nie powiem nazwiska, bo się boję, że przekręcę, więc zostawię to tobie. Z Piotrem Kuciapskim. Kuciapski. Ja założę sobie jeszcze słuchawki. Ja sądzę, tak. Nie będę lepiej trochę słyszał. Dobra. Halo? Słyszymy się? Słyszę. Ja od razu powiem, że nie jestem żadnym ekspertem ani guru, jeśli chodzi o Commodore'ka. Bardzo lubię ten komputer, to był mój pierwszy komputer, ale ja jestem tak bardziej fanem Amigi. Natomiast samego Commodore'ka miałem wiele lat. Coś tam klepałem jakieś tekstówki w Basic'u nieśmiertelnym 2.0. No i całkiem niedawno kupiłem sobie Commodore'ka 128, stację 1581, tą 3,5-calową, nie? Tam parę innych stacji, no i się bawię, no. I zacząłem wracać, jak ktoś się wraca do starych produkcji z dzieciństwa, z młodości. No i oczywiście do Wyspy, tak? Jasne. No i Wyspa to jest gra, to jest... O Wyspie może trochę później porozmawiamy dłużej. No ale to jest produkcja, z którą cię kojarzę najbardziej. Trochę sobie wrzypałem na Google'ach i widzę, że ty taką dosyć ten prężną osobą byłeś w czasach świetności Commodore'ka w latach 90. w Polsce. Ale bym chciał zacząć od początku. Jak to się zaczęło z komputerami? Ja jakoś na początku lat 90. dostałem Commodore'ka od rodziców. Znaczy oni mi go sprezentowali. Ja byłem wtedy chyba jeszcze wtedy w podstawówce. No i oczywiście zaczęło się od gier, od jakichś tam pisania prostych programów, ale z czasem to przestało mi wystarczać i jakoś zacząłem się interesować bardziej programowaniem. Zacząłem tworzyć trochę muzyki, grafiki. I jakoś tak wyszło, że w końcu te umiejętności, które nabyłem, to pozwoliły mi na... Pomyślałem o tym, żeby po prostu spróbować napisać jakąś gierkę. I tak to się zaczęło. Assembler, tak? Jak najbardziej, w assemblerze. Znaczy na początku oczywiście był Basic, ale to w ogóle nie wystarcza do czegokolwiek, chyba że do tekstówki. Więc no, zacząłem się uczyć assemblera. Pamiętam, że kupowałem wtedy Bytka, jeszcze było pisemko Commodore i Amiga. Także można było coś liznąć, jeśli chodzi o oprogramowanie. Właśnie dzięki tym pismom. Zresztą były też jakieś książki, pamiętam, mapa pamięci Commodore, też to się bardzo przydawało. Także tak to się chyba zaczęło, ale no oczywiście na początku były tylko i wyłącznie gry. Mogę zapytać, który jesteś rocznik? Bo chyba w podobnym wieku jesteśmy. Ja jestem 7-9. No to nie, no to ja jestem parę lat młodszy, 5 lat jestem młodszy, ale nie, no bo wspominałeś lata 90. podstawówka, ja też w latach 90. chodziłem do podstawówki, dlatego tak właśnie zacząłem się zastanawiać. To ty miałeś 20 parę lat, jak zacząłeś wydawać gry, tak? Dobrze mówię? Nie, znaczy nie, w ogóle pierwszą grę, jaką napisałem, to było Zamczysko. Tak, oglądałem gameplaya. Taka nazwa. Ona była wydana chyba przez Marex, jakoś tak. Dokładnie tak, z Warszawy firma. Tak, to była warszawska firma. I to był chyba rok 95 albo 94, już nie pamiętam. Wtedy to ja miałem 15-16 lat. Jak w ogóle się zacząłem tak bardziej się tym bawić. Wyspa chyba wyszła w 96. To ja miałem wtedy 17 lat. Tak to było. Mam oryginał do dzisiaj, bo ja za granicą w tej chwili mieszkam, ale dzwoniłem do ojca, prosiłem, żeby znalazł te gry z Commodore'ka. I jest Wyspa w Polsce. Do dzisiaj mam oryginał. Tylko chwalę. To były czasy, kiedy tam oryginałów ludzie za bardzo nie mieli, ale ja pamiętam, że te gry nie były na Commodore'ka jakoś strasznie drogie.
Tam można było dostać. Nie, parę złotych, parę kilkanaście złotych, albo kilkanaście złotych, już nie pamiętam. Ja nie chcę przekręcać, ale coś mi się wydaje, że na nowe złote, bo to były czasy tamtej denominacji, że wyspa w Elka Avalonie kosztowała 7 zł 90 groszy. Ale No nie jestem właśnie. pewien na bank, ale to nie były jakieś tam strasznie wielkie sumy. Nie, nie, na pewno kasetowe wersje były troszkę tańsze, z Jeszcze tego co były tańsze, pamiętam. tak. I to pamiętam, bo mi kolega kupił Postmana Pata też wydanego w Polsce przez Avalona. I ta gra kosztowała chyba coś koło 3 czy 4 zł, oryginał. No niestety Tak to mogło być. Tak, niestety gry na Amigę były dużo, dużo droższe i tam sobie nie można było w tamtych czasach pozwolić, żeby tak sobie to kupić. Łatwo, prosto, ale gry na Komodorka to ja miałem bardzo dużo oryginałów. I Wyspa była z jedną z takich właśnie fajniejszych gier. Dobrze, to pogadajmy może o Wyspie, bo to ten temat mnie tak nurtuje strasznie. Skąd pomysł na tą grę? Znaczy, to się zaczęło od w ogóle mojego takiego zamiłowania do przygodówek, bo na Commodore nie było dużo takich gier, wbrew pozorom. Łatki Wychodziły. ciemności, klątwa. Tak. Wychodziły oczywiście. No w tych czasach to jeszcze właśnie Avalon działał i na polskim rynku gier coś się tam działo. Ja wtedy w ogóle nie miałem jeszcze chyba stacji dysków, tylko miałem magnetofon, także jeszcze mniej tych gier było, bo jakieś tam takie wielodyskowe albo całodyskowe gry to jeszcze wychodziły na Commodore na początku lat 90. Maniac Mansion nawet wyszedł, takie gry jak Elvira. Tak było. No to no ja byłem jakby od tego odcięty troszeczkę. Miałem tylko ten nieszczęsny magnetofon. Ale jakoś tak, no lubiłem gry przygodowe. Seria Dizzy to w ogóle dla mnie takie była bardzo popularna wtedy i bardzo ją lubiłem. O, widzę. Ale to jest ta 3,5-calowa stacja. Aha, to jest 3,5. Ja miałem, coś takiego. Ja miałem później zwykłą 1541 na 5-calowe dyskietki. Ale w czasach, kiedy pisałem tą pierwszą grę, tak, dokładnie. Porównania, no, to jest dużo mniejsza. Tak tylko wtrącę taką króciutką ciekawostkę. Ta stacja, taki, to jest biały kruk w tej chwili na komodorka, czyli półcelowa. Ona w środku ma zwykłą amigową stację dysków, tak? Takim interfejsem. Cała filozofia. Okej, nie przerywam, przepraszam. Nie szkodzi, ja takiego sprzętu to ja nie miałem 3,5 cala. To, ja miałem tylko 5,25, ale to dopiero później. Na początku jak pisałem tą pierwszą gierkę, czyli Samczysko, to na pewno nie miałem tacy dysków. Jeśli chodzi o Wyspę, to nie kojarzę. Możliwe, że miałem jeszcze tylko magnetofon. Ale generalnie, wracając do tematu, jakby pomysł Wyspy się zrodził z tego, że bardzo lubiłem gry przygodowe i brakowało mi ich na Commodore. I pomyślałem, że warto by może coś takiego napisać, spróbować przynajmniej. No i jakoś się udało. No, Wyspa to mi się strasznie ta gra podobała. Ja tu nie chcę za bardzo miodem lać ani wołać tam w ochach, achach nad tą grą, ale to jest jedyna gra przygodowa, którą mi się udało przejść bez solucji. Będą prób i błędów. Czytałem opinie na temat tej gry, no i ludzie piszą tam, że to żadne wyzwanie nie było, że to takie strasznie proste, że gra sama tam ciągnęła z ręczki i tak dalej, i tak dalej. No jak mnie patrzeć, te opinie są prawdziwe, to się zgadza, ale dzięki temu, że ta gra była prosta, to tacy ludzie jak ja, którzy nie są tam rasowymi wyjadaczami przygotówek, mogli tą grę przejść, nie? Sami. No wiadomo, że to nie miało poziomu trudności zagadek ze schizma, ale gra była naprawdę spoko, bo była łatwa, tak? Tak, można tak, było znaczy, przejść i pograć. Ludzie też już później, po latach mi mówili, sygnalizowali, że może trochę za prosta, może trochę za krótka. No ale tak to wyszło. Generalnie... Nie dogodzisz. Słucham? Nie dogodzisz wszystkim. No właśnie.
Generalnie było tak, że zacząłem chyba od jakiegoś tam takiego scenariusza. Zaprojektowałem mniej więcej lokację i zacząłem później po prostu robić. Chciałem zobaczyć, co mi z tego wyjdzie. Zacząłem robić grafikę, zacząłem robić plansze i programować oczywiście w assemblerze. No i taki pierwsza taka wersja z kilkoma lokacjami powstała, z takim prostym engine'em, że postacią steruje się joystickiem. I pomyślałem, że może ktoś by chciał coś takiego wydać. Więc rozbudowałem grę o kolejne lokacje. Oczywiście ten scenariusz żył sobie swoim życiem w trakcie robienia gry. To nie było tak, że od razu miałem gotowe wszystko. I po pewnym czasie, nie pamiętam, to było może parę miesięcy, pomyślałem, że z taką wersją można spróbować podpytać jakichś wydawców. I tak to trafiło do Avalonu. A dlaczego Avalon akurat? Tylko oni byli zainteresowani? Nie pamiętam właśnie, czy jeszcze nie było w grze jakiegoś innego wydawcy, ale Avalonowi się bardzo gra spodobała. Tylko powiedzieli od razu, że jest troszkę za krótka. I musiałem po prostu ją wydłużyć jeszcze. To też taka ciekawostka, że to nie było tak, że od razu bierzemy i bez żadnych zmian, tylko jeszcze musiałem wydłużyć tą grę o kolejne lokacje. I dopiero wtedy się zdecydowali na to, że wydadzą. Mały spoiler, ta gra powinna się nazywać Wyspy, a nie Wyspa. Są dwie wyspy. Tak. I pamiętam, jak pierwszy raz przeszedłem do pierwszą wyspę i tam się pojawił taki komunikat, że tam zostałeś przeniesiony na kolejną wyspę, że co się zdarzyło, co się wydarzyło. To tak siedzę, no to patrzę, mówię, o, chyba to jakoś tak trochę na siłę dodane, albo tak nie bardzo to pasowało, tak? Rozumiem. To właśnie wynikało dokładnie z tego, że jakby musiałem wydłużyć tą grę. Ale to jest też, o ile dobrze pamiętam, to technicznie jest tak zrealizowane, że ta pierwsza wyspa, zanim się ją przejdzie, to ta druga wyspa to już siedzi sobie skompresowana w pamięci i tylko czeka, aż przejdziesz pierwszą wyspę. Wtedy druga wyspa niejako się rozpakowuje i uruchamia się troszeczkę jako kolejna gra. To tak technicznie to wygląda i być może stąd takie wrażenie, że to jest tak trochę doklejone na siłę. Znaczy same doklejenie, może bym tak powiedział, sam ten moment tego przejścia z jednej na drugą wyspę jest trochę taki dziwaczny był. No ale ta druga część tej wyspy, to faktycznie to wygląda jak zupełnie inna gra, tak? Nie związana pierwsza z drugą. Że spokojnie by można z tego zrobić dwie krótsze gry. Czy tam część pierwszą i drugą? I być może tak. Być może tak, natomiast właśnie przez to, że ta pierwsza była zbyt krótka, to powstała ta druga wyspa. Tak to wyglądało. Rozumiem. A technicznie właśnie niestety musiało być tak, że ta druga się rozkompresowuje po przejściu pierwszej. I dlatego to wygląda jak troszeczkę nie jest taka ciągłość, tylko wygląda to, jakby kolejna gra się odpaliła. Dokładnie tak. I rozumiem, że Wyspa to jest twoje dziecko, jesteś jedynym autorem tego, tak? Tak, muzyka, dokładnie. Muzyka, grafika, program. Tak, robiłem wszystko. Ja generalnie działałem troszeczkę na scenie komodorowskiej jako muzyk. Wizard. Tak, dokładnie. I ja zaczynałem też od... Ja właściwie na początku byłem troszeczkę grafikiem, troszeczkę muzykiem. No i to, że trochę tam pikselowałem na początku, to mi na pewno pomogło w robieniu tych moich dwóch gierek, zwłaszcza Wyspy. No i moje umiejętności programistyczne też były jako takie, więc
Wykorzystałem je właśnie do robienia tych gier. Natomiast na scenie to działałem głównie tylko i wyłącznie jako muzyk. Słuchałem twojej muzyki całkiem niedawno. Tak trochę się próbowałem jakoś tak trochę mniej lub bardziej udolnie przygotować do tej rozmowy. Nie jestem jakimś tam wielkim fanem Seedów, ale no też nie chcę nać tutaj jakoś tam jodu czy kitu, ale ta twoja muzyka jest spoko. Podobała mi się, znaczy podoba mi się nadal. Posłuchałem sobie tych Seedów. Z YouTube'a sobie rzuciłem parę utworów, żeby sobie ten Daj Boda przerzucić i posłuchać. I opowiedz coś więcej o tym, jak trafiłeś na scenę, w jakich grupach działałeś. Na początku to chyba było tak, że nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak scena, ale właśnie dzięki tym pismom typu Commodore i Amiga to dowiedziałem się, że coś takiego jest, ponieważ tam ogłaszały się różne grupy, że szukają muzyków, grafików, koderów i jakoś tak z tego co pamiętam, to jak zaczęła się korespondencja, już nie pamiętam dokładnie z kim, ale właśnie to dzięki Commodore i Amiga w ogóle trafiłem na scenę. A ponieważ ja miałem jakieś tam, powiedzmy, w cudzysłowie talent do muzyki, to akurat to mi się najbardziej spodobało i zacząłem po prostu tworzyć jakieś kawałki seedowe. Na początku grupa, o ile dobrze pamiętam, to była chyba Super Bros, tak to się nazywało. Później dołączałem do kolejnych grup. Było Street Children, Oxygen. Na samym końcu już mojej scenowej działalności to działałem troszeczkę w grupie Elysium. Ale to już była końcówka lat 90. Ja zresztą później zacząłem studia i jakoś tak rzuciłem to wszystko. I od tej pory chyba się za bardzo nie angażowałem w scenę. Kojarzysz takiego pana z sceny komodorowej ASL, kodera, oksywca ASL? Coś mi świta. Nie no, tak tylko chciałem nawiązać do tego tematu. Niestety ten pan całkiem niedawno zmarł, w wieku 50 lat, młody chłop. Smutna wiadomość, on też gry robił na Amigę. Tak tylko chciałem po prostu nawiązać, czy kojarzysz? No, na pewno mi się gdzieś obiło o uszy. No to jednak ten światek jest taki zamknięty, że to kojarzę, no na pewno okay. Kojarzę. Moje kolejne pytanie, czy na scenie szło zarobić kasę jakąś? Czy to było totalnie for fun? Nie, to było totalnie for fun, ale oczywiście na tych gierkach udało się tam zarobić jakieś grosze. To też jak dla mnie młodego człowieka wtedy to też była jakaś tam duża sprawa. No ale scena to była totalnie for fun. Ja po prostu robiłem muzykę, bo to lubiłem. I w sumie tylko tyle można powiedzieć. No a czy to jakoś w przyszłości twoje zaprocentowało umiejętność robienia muzyki, kodowania? Znaczy ja dzisiaj jestem inżynierem oprogramowania, jak to się ładnie mówi. Więc no jestem cały czas związany z, można powiedzieć, z informatyką. Też studiowałem informatykę. Jeśli chodzi o muzykę, to nie poszedłem w tym kierunku. Mimo, że jakieś tam uzdolnienia były. Ale no, na pewno to doświadczenie mi dało to, że jako programista później się dużo rozwinąłem. Czy nadal się używa assemblera współcześnie? No dzisiaj to już nie raczej assemblera, tylko bardziej języki wysokiego poziomu. Natomiast na Commodore, żeby coś tworzyć, to praktycznie tylko assembler. Ale dzisiaj to już się nie dotykam niestety do Commodorka nawet. Ale byłbyś w stanie jeszcze cokolwiek napisać? Czy się już totalnie zapomniało tego assemblera? To znaczy składnie to bym pewnie pamiętał, ale
ważniejszy od składni. Tutaj to pewnie są jakieś tajniki wszystkich rejestrów procesora i układów SIDA graficznego i tak dalej. Więc to pewnie już bym nie pamiętał, ale składnie assemblera 6502 to do końca życia pewnie. Tak, amen w pacierzu, jak to się mówi. Ja totalnie nie mam pojęcia, jeśli chodzi o programowanie na Commodore'ku. Tak jak mówię, tam nie znałem tego Basica. Coś tam sobie popisałem, jakieś tam tekstówki, ale z tego, co się orientowałem, bo przeglądałem tak z lekcji, jak to wygląda, assembler na Commodore'ku to jest takie totalnie rżnięcie po rejestrach. Tam nie ma nic pisanego pod system, tak? Dobrze mówię? Generalnie można tak powiedzieć. Współcześnie, przepraszam, że przerywam, proszę. Nie szkodzi. Podstawą jest znajomość mapy pamięci, czyli te wszystkie rejestry układu graficznego. Trzeba mieć małym paluszku, żeby cokolwiek wyświetlić na ekranie, włączyć jakiś tryb graficzny, wyświetlić duszki chociażby i je animować czy poruszać na ekranie. To wszystko jest rzeźba po rejestrach tego układu graficznego. Podobnie jest zresztą z muzyką, chociaż do muzyki no to są już gotowe playery i edytory. Można sobie po prostu tą muzykę przygotować wcześniej i później w grze wykorzystać. No natomiast no to też jest trochę rzeźba, bo trzeba w kodzie szesnastkowym, ponieważ trzeba znać tajniki również układu SID. Także no, trochę wiedzy trzeba mieć, żeby cokolwiek działać na Commodore, ale myślę, że to wszystko jest do ogarnięcia. No jak 15-16-letni młodzi ludzie tworzyli na scenie, to generalnie da się tego nauczyć. No to jest właśnie to, co ja chciałem zawsze umieć, to znaczy zawsze chciałem bardzo umieć programować, nigdy programistą nie zostałem. Udało mi się napisać tam na Amigę jakąś tam bardzo prostą grę w Amosie. Nie będę się nawet chwalił, bo nie ma specjalnie czym. Ale ja jestem pełen szacunku i podziwu dla ludzi, którzy w latach 90. bez internetu potrafili to ogarnąć. To mi się teraz wydaje tak nierealne, przynajmniej dla mnie. Tak, tak. Do dzisiaj by było na pewno łatwiej. No zresztą dzisiaj podejrzewam, że ludzie na scenach retro to tworzą nie tylko na prawdziwym sprzęcie, ale mają i cross-assemblery na peceta i mają emulatory, także jest bardzo, bardzo łatwo, a przynajmniej dużo łatwiej niż wtedy. Natomiast no wtedy mimo wszystko była literatura dostępna, te mapy pamięci, jakieś książki no ludzie wydawali. Ja pamiętam taką książkę, nie pamiętam oczywiście tytułu ani autora, ale na pewno dało się sporo informacji właśnie wydobyć, jeśli chodzi o programowanie w assemblerze, jakieś podstawy grafiki czy muzyki. Także też dzięki tej literaturze naprawdę można było się nauczyć tego wszystkiego. Wybacz lamerskie pytanie, ale jak to wyglądało? Włączałaś komputerka, trzeba było załadować jakiś tam edytor, tak? Czy kompilator tego assemblera? Dobrze mówię? Tak, to był Turbo Assembler bodajże. No ładowało się oczywiście to jako zwykły program, czy z dyskietki, czy z kasety. No i później to tylko już i wyłącznie pisanie kodu, kompilacja i uruchomienie tego. Była taka trudność jeszcze, że ten assembler, czyli to był taki edytor tekstowy, prawda? I to narzędzie zajmowało sporo pamięci. Wyprzedziłeś moje pytanie kolejne. I właśnie to była też trudność przy tworzeniu takich gier typu Wyspa, że no nie zostawało zbyt dużo miejsca tak naprawdę na kod. Więc
trzeba było troszeczkę kombinować i ja tak właśnie zakombinowałem z tą drugą wyspą, czyli z tą drugą częścią, że tak naprawdę pierwsza została napisana, ona się mieściła w jakimś tam obszarze pamięci, której nie zjadał ten Turbo Assembler. Jak ona powstała, to ją skompresowałem do takiej postaci, którą można było uruchomić i pisałem tą drugą część. Tak to wygląda. I stąd też ten wyraźny podział na dwie wyspy się wziął. Czym się to kompresowało? Bo rozumiem, że to nie był RAR ani ZIP. Nie. To właśnie no wszystko dzięki scenie tak naprawdę, bo scena też dawała bardzo dużo takich narzędzi typu public domain, gdzie no można było sobie wykorzystać je na przykład do skompresowania czegoś, albo były edytory z duszków, czyli sprite'ów, były edytory grafiki, no to wszystko też dało się wykorzystać właśnie przy takiej twórczości. No tak naprawdę to bardzo dużo dzięki scenie. Na scenę też powstał ten edytor muzyczny, to chyba był DMC, z tego co kojarzę w tych czasach. Także no troszeczkę przy pomocy również narzędzi, które napisali inni, udało się to wszystko robić. No, scena jest o tyle fajna, że właśnie ludzie się dzielą swoimi jakimiś narzędziami całkowicie za darmo. Tu mi jeszcze pokażę, leży. Na pewno dawno nie widziałeś. Tak. Na mojej Amidze CD32. Wyspa. Czy też wyspy. Jak to się mówi. Gra miała bardzo fajny klimat. Ja to do dzisiaj pamiętam, tam 97 rok, światło się wyłączyło, muzyka. Przede wszystkim bardzo fajna muzyka. Nie chcę mówić fenomenalna czy super i tak dalej, bo jeden pan mi kiedyś zarzucał, że za bardzo ten miodem pluje do ludzi, którzy nie robią wywiady, ale gra miała naprawdę fajny klimat, fajną muzykę, ale nie miała dialogów. To prawda. Była chyba. Nie pamiętam już, ale chyba była jedna postać. Natomiast była chyba jedna postać, z którą można było porozmawiać w cudzysłowie. No ale właśnie te ograniczenia pamięciowe to spowodowały, że nie mogłem za bardzo sobie poszaleć w tej grze. W ogóle historia była taka, że planowałem, żeby to był point and click, ale to się niestety nie udało. Więc postać jest po prostu, porusza się dzięki joystickowi. No, w tej grze brakuje naprawdę takich feature'ów typowych dla przygodówek, ale tak jak mówię, no, umiejętności, które miałem w tym czasie i że tak powiem, ograniczenia pamięciowe zmusiły mnie naprawdę do przycięcia z tych swoich wszystkich pomysłów, które wtedy miałem. No i wyszło to, co wyszło, czyli wyspa.